Serdecznie moich wszystkich widzów. Zobaczcie, dzisiaj byłam na targowicy i kupiłam sobie meliskę. Całe 6 sztuk, gdyż tamte, co miałam w tamtym roku, zjadły mi moje piękne zwierzątka. Piękne kuski, piękne kaczuszki. Tak, zgadzam się z tobą. Moja piękna córka się wtrąca. No, także tak, ja się teraz zabieram za obcinanie i później będę je sadziła. Meliska bardzo dobrze działa na uspokojenie i naprawdę działa. Nie ma tutaj żadnych podtekstów. Jest dużo, dużo lepsza niż taką, co kupujecie w torebkach, gdyż jest prawdziwa i wystarczy jej zaledwie 5 listków do zalania, aby zaczęła działać. Auć, gunia. No, także ja pokazuję Wam na razie w całości, a za chwilkę będzie tego troszkę mniej. Zobaczcie, kogo dostałam w gratisie na Melisie. Malutki ślimaczek sobie chodzi pomalutku. Nawet się nie spodziewa, że już jest w domku. Muszę go zaraz powrotem przenieść na listek i wynieść do folii. A teraz zobaczcie, moja melisa jest już obcięta. Pozostała w samej bieliźnie, czyli jest powycinana. Bielizna musiała pozostać, bo nie mogły być same gołe badylki, bo by mi się mogła nie przyjąć. No i teraz będę zabierała ją do mojej folijki, gdzie ją wsadzę, a to po prostu wysuszę. Zostawię sobie na okienko, przesypię sobie do trzech różnych pojemniczków, żeby mi ładnie to wyschło i będę miała do picia. Prawda, mój malutki? No pokaż się, jak idziesz pięknie. Takim tempem to... Ła! Do folii za 5 lat bym doszła. W wersji miałam tutaj, gdzie te moje pomidorki, zasadzić sobie meliskę, ale mój mężczyzna z synem stwierdził, że miejsce będzie inne. Zobaczcie, już pięknie kwitnie nam pomidorek. Także idziemy do tego innego miejsca. Zaraz zobaczycie, oni mi tutaj ładne ogrodzenie zrobili. Mój mąż i synuś. Patrzcie, żeby te nasze piękne stworzonka nie powyjadały nam niczego. Mamy ogrodzenie. Zobaczcie, jak się tu pozmieniało. Są tu warzywka zasiane. Mamy tutaj też cztery miętki między warzywkami, między selerką a porą. I tu też właśnie znalazły swoje miejsce moje bieliźniane meliski. Tu jest rządek. Co kitka robisz? Tak się to wszystko tu przedstawia. Część warzywek tam zasieli. Marchewki. Nie, nie marchewki. Tutaj była fasolka i... fasolka i groszek? Nie, sama fasolka. Na razie jest tu sama fasolka wsiana. Chciałam sobie przypomnieć żółta i zielona, bo troszkę już tych warzyw żeśmy wsiali. Człowiekowi się myli. O, zobaczcie, jak szczypiorek nam tu pięknie rośnie. Papryczki też dają czadu. Są posypane trocinami, żeby za bardzo nie miały sucho. Też z pogodą, jak z kobietą, nigdy nie wiadomo, jak się ubierze, czy będzie sucho, czy mokro. Cebuleczki rosną. Nasza piękna cudaczka też rośnie. Rzodkiewieczki już są, jak zdążyliście zauważyć. Sałatkę też już zbieramy. Także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze tylko mi zostało, żebym moją miętkę, co kupiłam, też pozrywała. Tylko oni najpierw ją wsadzili. Powiem Wam tak, ja mam teraz czas troszeczkę ograniczony, gdyż no, wcześniej nie miałam tego malutkiego bobaska. Mogłam zrobić, co chciałam, kiedy chciałam, w każdej porze. Teraz niestety ma to, jest to wszystko podzielone. Najpierw bobasek, potem reszta. Dlatego tak to właśnie wygląda. I tu muszę przyjść i poucinać. Te dwa widzę, że się przyjęły, trzeci też. Czwarty próbuje mi tu zrobić kaput, ale się nie poddamy. Wszystko powinno być dobrze. O, a co tu mamy? Biedroneczkę. Gdzie co? Ja patrzę tu pod słoneczko i trochę nie widzę. Mam nadzieję, że się nagrała. Okej. Okay. Także tak się przedstawia nasz malutki ogródeczek. Zobaczcie, dzisiaj jest 2 dni, odkąd wsadziłam meliskę. O, może Wam się rzuci w oczy taka rzecz. O, tadam! Co tutaj zostało narobione? Ano bo
jak to mówią, zbliża się ogrodnika, cała ciepłota znika. No i dzisiaj już faktycznie, wczoraj było plus 18, dzisiaj plus 6 stopni, także no całkiem sporo. W nocy przepowiadają przymrozki, więc żeśmy sobie pochowali tutaj troszeczkę rzeczy, żeby nam nie zmarzły. O, moja meliska się przyjęła pięknie. Nawet już widzę, że coraz większe listki dostaje. Super, ja już jestem zadowolona. Szczypiorek nam zaraz będzie przerastał, chociaż cały czas go urywamy na bieżąco. Tu w folijce pięknie się wszystko zazieleniło. Super rzodkie wieczki mamy. Sałatka też. A jeszcze z ciekawości zajrzę tylko do moich pomidorków. Bo ja ich wczoraj je poddałam tylko praktycznie chyba 3 sztuki. Bo gdzieś tam z góry nam folia troszkę przeciekała. No i mówię, skoro cały dzień... O, posuń się. Pada. No to przecież nie będę jej podlewać. No co za dużo, to też nie jest zdrowo. Lepiej, żeby było troszeczkę mniej wody niż za dużo. Też zawsze to można podlać. A jak za dużo, to wiadomo. Zaraz nam zrobi kaput. Wszystko zgnije. O, jest jeszcze mokro od wczoraj. O, widzicie? Tutaj te ciemne plamy, to tutaj właśnie nam folia przeciekała. Akurat na samą ścieżkę. I co tu mi się dzieje? No tak, pomidorki już dostają pierwsze kwiatki. Na razie widzę, pierwszy dostał kwiateczki. I chyba jako jedyny, z tego co zauważyłam, tak, na razie jako jedyny. Nic tu się jeszcze nie dzieje. Tu pierwszy się od mojego lubczyka pojawił żółty listek, ale to zawsze coś tam z tego musi odpadnąć. O, dla potwierdzenia tutaj jedna też. No cicho! Uspokój się, nie wolno tak szczekać. No, dlaczego szczekasz? Nie wolno. Moi drodzy, ja wiem, że tu jest trochę ciemno, minimalnie to rozjaśnię. Jesteśmy teraz u mnie w garażu i zobaczcie, tu jest szafa, tak? No tu jest jeden inkubator, to jest drugi. Tam wiadomo, są te kaczuszki czy tam kurczaczki, które się lęgną. Jak jest ich więcej, w tym niebieskim, jak jest ich mniej, tam jest pasza. Ale nie o to chodzi. Zobaczcie, tutaj jest szafa, tak? I tą szafę wymyślił mój wspaniały mąż razem ze synem. O, otwieramy je. I co tu się dzieje? Tu są nasze kaczuszki. Tutaj mają w miarę dużo miejsca. Tam mają mokro, żeby nie miały wszędzie woda w jednym miejscu. O, tu niektóre się też znowu dolęgły. Jedne są większe, drugie mniejsze, jak widać. No i to jest takie fajne pomieszczonko. U nas jest tutaj cieplutko. Kaczuszkom też się tu nic nie stanie. One potrzebują teraz bardzo dużo ciepła. I też tam... Oj, no chodź tu. Będzie zapełnione. O, to mają sobie cieplutko. To może, żeby nie było na długo. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Dobijmy do 222 subskrypcji. I wtedy, kochani, czeka nas kolejne rozdanie, ale tym razem już dla dwóch osób. A co to będzie? Nie wie nikt. Zobaczymy później, jeżeli uda nam się robić. To trzymajcie się ciepło. Pa, pa.